Mam nadzieję, że znacie. Gdy adrenaliny ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, to w mojej głowie alarmowy stan. Rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. Jesteś jak po maratonie wdech, jak po awanturze dłużej szef. Wejdźmy na dach, żeby patrzeć w oczy gwiazd. Przecież nikt nie zobaczy, jak nas wyszukamy i nas. O północy wejdźmy na dach, by pod gołym niebem spać. I niech każdy to widzi, co znaczy szczęśliwym być tak. Wyciągam dłoń na zgodę, gdzie tu sens wspierać z losem się. Dziś wybrać mogę, dobrze mi czy źle. Tak to nie trudne słowo, cały świat mam u swych stóp. I mało tego, ciebie obok kocham znów. Jesteś jak po maratonie wdech, jak po awanturze dłużej szef. O północy wejdźmy na dach, żeby patrzeć w oczy gwiazd. Przecież nikt nie zobaczy, jak nas wyszukamy i nas. O północy wejdźmy na dach, by pod gołym niebem spać. I niech każdy to widzi, co znaczy szczęśliwym być tak. Czujesz tę siłę, co burzy parawany. Jesteś ty, jestem ja, nic pomiędzy nami. O, 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 o. Wszyscy razem! O północy wejdźmy na dach, żeby patrzeć w oczy gwiazd. Przecież nikt nie zobaczy, jak nas wyszukamy i nas. O północy wejdźmy na dach, by pod gołym niebem spać. I niech każdy to widzi, co znaczy szczęśliwy być tak. O, 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 o. Są chwile, w których musisz zmienić świat na przekór mimo jego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienić przyszłość, zmienić wszystko, bo bardzo tego chcesz. Na szarym niebie rozpędź chmury złe,
bez strachu biegnij w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech, odwaga przecież to nie grzech. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas, czystym sercem rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd, magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to co było. Ty możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Oh, oh, oh. Oh, oh. Siedzisz sam, mały kasz łzy, patrząc na okrutny świat. Przeciw niemu tylko ty, on nie daje żadnych szans. Los zaprosił cię do gry podrabianą talią kart. Ty masz siłę, żeby wyjść, obracając wszystko w żart. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dziękujemy wam bardzo. Sound and Grace. Sound and Grace, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. A my, drodzy państwo, zbliżamy się do kolejnego pokazu. Tym razem będzie to pokaz, który będzie bardzo ciekawym pokazem i taki pokaz jest na wszystkich galach Miss Polski. Ten pokaz, drodzy państwo, będzie sygnowany przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek. Jej magiczne atelier zamienia te marzenia, które są gdzieś w głowach pań, przyszłych panien młodych, w marzenia realne, w realną rzeczywistość. Zobaczmy magiczne atelier Violi Piekut. Viola Piekut, drodzy państwo, jest już ze mną tu na scenie. Przywitajmy ją gorąco.
Witamy Cię, Wiolu. Powiedz dwa słowa na temat rozpoczęcia współpracy przy Gali. Łatwo było? Oczywiście, to była bardzo łatwa decyzja. Muszę przyznać, że tworzę suknię z myślą o kobietach i dla wszystkich kobiet. I nie ma dla mnie po prostu żadnego... Jest mi niezmiernie miło, że jestem tu z Państwem w ogóle dzisiaj i mogę pomóc. I chciałam powiedzieć, że po prostu cieszę się i przeżywam bardzo te chwile z dziewczynami. Trzymam niesamowicie za nie kciuki. My również trzymamy kciuki. Wiolu, a dwa słowa jeszcze na temat kandydatek. Czy potrafisz się sprzeciwiać decyzjom kandydatek, jeżeli one mówią, że nie chcą być w tej sukni? Czy jesteś doradczynią kobiet? Uważam, że jestem. Można to sprawdzić. Chciałam powiedzieć, że oczywiście, jeśli czuję, dla mnie klientka jest bardzo ważna, jeśli czuję, że to nie jest ta suknia, że suknia nie jest odpowiednia dla niej, to naprawdę staram się to w sposób subtelny, muszę powiedzieć, ale jednak stanowczy, odradzić. No i najważniejszy jest w tej naszej pracy zawsze efekt finalny i właśnie taki najszczerszy uśmiech tej klientki. A czy zdarzyło Ci się wcześniej projektować dla klientek, które są na wózku? Codziennie projektuję od ponad 13 lat suknię i każda kobieta, która przekracza próg mojego atelier wraz ze swoimi marzeniami, realizuje te wymarzone właśnie cele. Jest to dużo mnóstwo wspaniałych naprawdę kobiet, ale dzisiaj tu właśnie w amfiteatrze czuję taką niesamowitą atmosferę, wyjątkową i myślę, że Państwo właśnie też to odczuwacie i to jest coś magicznego. I drodzy Państwo, wielkie brawa, to jest magiczna chwila. Dziękujemy Ci, Wiolu. Wiola Piekut, uwielbiana przez gwiazdy, uwielbiana przez celebrytów, przez show biznes i oczywiście przez nasze kandydatki, dzięki nim właśnie za momencik zobaczycie piękne stroje, piękne suknie. To są arcydzieła, które za momencik pokażemy specjalnie dla Państwa. Podziwiajcie, oglądajcie i jednocześnie posłuchajcie, co uważają na temat ślubu, na temat sukni, na temat tego wyjątkowego dnia nasze kandydatki. Niektóre z nich nawet po raz drugi założyły te suknie w swoim życiu. Rozpoczynamy kolejny pokaz. Drodzy Państwo, jako pierwsza zaprezentuje się kandydatka numer 1, Patrycja Wójciak, lat 20, Tomaszów Mazowiecki. Przypominam, Państwo również decydują. Wielkie brawa. Adrianna Zawadzińska, lat 26, Malbork. Anna Płoszyńska, lat 18, Wartkowice. Paula Nolbert z numerem 4, lat 21, Wierzbice. Życzymy Ci tego, Paulo, z całego serca. A teraz Paulina Narożnik, lat 19, Radom. Ciekawe.
Dziękujemy bardzo. A z numerem 6 na scenę wkracza Karolina Wyrwicz, lat 19, Łódź. Może są tutaj tacy rycerze w srebrnej zbroi. Trzeba się tylko rozejrzeć. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, Elżbieta Zarzecka, lat 48, Augustów. To jest pewne, Pani Elu. Drodzy Państwo, Agata Cybuchowska, lat 20, Włocławek. Dziękujemy bardzo serdecznie i teraz numer 9, Violetta Czyjt, lat 20, Kosina. Wszyscy goście z pewnością będą śpiewać do białego rana. 100 lat dla pary młodej. Drodzy Państwo, a teraz Emilia Krok, lat 22, Poznań. Dziękujemy ślicznie. I numer 11, Violeta Więckowska, lat 24, Skawina. Dziękujemy bardzo serdecznie. I drodzy Państwo, kandydatka z numerem 12 prezentuje się przed Państwem w sukni ślubnej. Iwona Necel, lat 29, Ryda. Dziękujemy bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Wielkie brawa dla wszystkich kandydatek. Szanowni Państwo, Iwona powiedziała, że najbliżsi znajomi i rodzina są najważniejsi dla niej na ślubie. Czy tutaj są znajomi? Jest rodzina naszych kandydatek? Dajcie hałas. No, jest pięknie. Drodzy Państwo, oczywiście specjalnie dla Was mamy jeszcze jedną niespodziankę. Tym razem będzie to niespodzianka muzyczna. Zapraszam. Take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb,
It's like a world upon my shoulders. Through the clouds a seal of shine keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Sound and Grace i 12 kandydatek w strojach przepięknych do ślubu, w sukniach ślubnych projektantki Violi Piekut. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, a teraz czas, aby na scenę wkroczyła pani Elżbieta Gozdecka z Profemed Medycyna Estetyczna, a także Robert Kwiatkowski, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy Państwa na scenę. Witamy. Szanowni Państwo, mam tylko króciutkie dwa pytania do naszych gości. Pani Elżbieto, nasze kandydatki spędziły trochę czasu w Pani klinice. Proszę nam zdradzić, jakie cechy oprócz urody powinna mieć każda miss? Miło Państwa widzieć. Rzeczywiście kandydatki spędziły w klinice, którą reprezentuje Dzień Piękna. Odpowiadając na Pani pytanie, mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, czy to ma być miss, czy każdy inny człowiek, oprócz pięknej buzi powinien posiadać piękną duszę, piękne serce, powinien mieć dystans do samego siebie, poczucie humoru, ale też pokorę wobec życia, które często bywa cierpkie. Co też ważne było u naszych kandydatek, które gościły w naszym centrum, to powiem, że one chyba już zrozumiały, że w życiu ograniczenia są tylko w naszej głowie i zrozumiały, że chcieć to móc. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo serdecznie. No i jeszcze jedno pytanie do pana Roberta. Czy takie inicjatywy pomagają zmienić wizerunek osób niepełnosprawnych? Znaczy myślę, że tutaj jesteśmy, to jest oczywiste. Tyle osób przyszło zobaczyć dziewczyny. Ja nie przychodzę na rzeczy, które są bez sensu, więc potwierdzam, że to ma wielki sens. Myślę, że też nauczyłem się dużo pokory. Wiem, jak służyć i wspierać osoby niepełnosprawne, bo po to jestem. Myślę, że ja musiałem czekać 30 parę lat, żeby przejechać się Harleyem. Dziewczyny mają już to za sobą, więc już spełniły swoje marzenia. Wiedzą, że niemożliwe jest możliwe. A ostatnia moja satysfakcja to jak spotkam się z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który tutaj był i opowiem mu, co tutaj było, to będzie mi bardzo zazdrościł. A myślę, że to jest najbardziej radosne miejsce w Warszawie. Dziękuję bardzo. Panie Elżbieto, panie Robercie, bardzo dziękujemy serdecznie za zabranie głosu. Szanowni Państwo, my przechodzimy płynnie do prezentacji dalszej naszych kandydatek. Ja myślę, że nie wszyscy są tak od razu pewni, która z kandydatek jest najpiękniejsza i to bardzo ważny wybór. Państwo również tego wyboru dzisiaj dokonują, aby ułatwić Państwu ten wybór, ponieważ Państwo również wybierają, przypominam, miss publiczności. Macie specjalne kupony i na tych kuponach należy napisać imię i nazwisko i numer kandydatki. Aby Państwu to ułatwić, teraz przedstawimy pierwsze cztery z nich, a tak naprawdę one same się przedstawią specjalnie dla Państwa.
Kaśka, 18 lat, Bartkowice. Cieszę się, że udało mi się dostać na warsztaty MIS, bo to jest dla mnie wspaniała przygoda i cieszę się, bo mogę poznać naprawdę wspaniałych ludzi, z którymi przyjaźnie utrzymam przez lata. Wcześniej nie jeździłam na tego typu obozy, zwykle jeździłam na obozy sportowe, szczególnie obozy karate i to się też wiąże z rzeczą, którą tutaj przywiozłam, to jest czarny pas, bo udało mi się do takiego dojść. Karate przede wszystkim ukształtował mój charakter. Dzięki niemu jestem odważniejsza i wytrwalsza w dążeniu do upragnionego celu. Paula Nolbert, 21 lat, Wyrzbice. Na warsztaty przyjechałam po to, żeby pokazać sobie i innym, że potrafię coś zdziałać w życiu, pokonać własne bariery. Na gali finałowej obawiam się pierwszego wyjścia. Tłumów ludzi i kamer. Pomóc mi może jakaś jedna przyjazna osoba na widowni siedząca, która będzie mnie dopingować. Szanowni Państwo, czy jest rodzina i czy są znajomi tych kandydatek na widowni? O, dobrze. Odmeldowali się, dobrze. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że słyszały nasze kandydatki pozdrowienia swoich fanklubów. A teraz na scenie pojawią się bardzo młode dziewczynki. I wydawać by się mogło, że one mogą być bardzo zestresowane występem, ale wcale tak nie jest. One już się w tej chwili przygotowują i wchodzą na scenę, przygotowują swoje rekwizyty. Drodzy Państwo, kilka dni temu wróciły z Rzymu. Wróciły z Rzymu, z międzynarodowego festiwalu L'Estrade della Musica, Top Art Festival, który odbył się właśnie w Rzymie. I tam, uwaga, zajęły miejsce pierwsze. Specjalnie dla Was. Młodsza grupa zespołu Trans i piękny występ z dedykacją dla Państwa. Mistrzynie Europy i świata w kategorii Artistic Dance Show do lat 11. Wielkie brawa! Thank you.
Wielkie brawa, drodzy Państwo. Młodsza formacja Trans przyjechała do nas prosto z Międzyrzecza, z województwa lubuskiego. No, 6 godzin trasy specjalnie, aby pokazać swoje wspaniałe osiągnięcia. Raz jeszcze proszę o gorące brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie, a teraz chciałoby się zaprezentować przed Państwem kolejne 4 kandydatki. A będą to Paulina, Karolina, Elżbieta i Agata. Powiedzą, czym się interesują, dlaczego postanowiły wziąć udział w tymże konkursie i oczywiście prezentują się specjalnie dla Państwa. Przypominam, to Państwo również wybierają Miss Publiczności. Posłuchajmy. Paulina Narożnik, 19 lat, Radom. Moją pasją jest fotografia. Fotografuję wszystko, chwycam najlepsze chwile, najlepsze momenty. Przez to pokazuję siebie, to jak ja widzę swój świat. Moje ulubione zdjęcie przedstawia krople deszczu na szybie, które jest w kolorze czerni i bieli. Lepiej czuję się jednak ze stroną aparatu niż przed nim. Karolina Wierwicz, 19 lat, Łódź. Kiedy nie ma poezji, czy może być poeta? Kiedy nie ma poezji, nie ma nic. Kiedy zaś jest poezja, wszystko jest poezja. Wszystkim jest poezja i wszystko jest poezją. Kiedy jest poezja, poeci też są poezją. Prawdziwy poeta nie jest poetą. Prawdziwy poeta jest poezją. Z racji tego, że sama piszę, tym właśnie piórem, które trzymam w dłoni, chciałabym kiedyś móc być poezją dla kogoś, kto czytałby to, co sklecę. Elżbieta Zarzecka, lat 48, Augustów. Jestem tutaj dzięki memu mężowi, który zorganizował grupę wsparcia, który zgłosił mnie, że tak powiem, do udziału w gali. Po 26 latach dalej twierdzi, że jestem piękną osobą, że zasługuję na miano Miss, że powinnam się tutaj znaleźć wśród innych finalistek. Mąż wspiera mnie, wspierają też i dzieci, wspierają przyjaciele i to dla nich tutaj jestem i dla nich chcę wygrać. Bawię się super, mimo że to są moje pierwsze kontakty z kamerą, ale jest ok. Agata Cybukowska, 20 lat, Wocławek. Moją pasją w życiu są tatuaże oraz ich projektowanie i projektowanie ubrań. Tatuaże projektuję sama, ponieważ można wyrazić siebie poprzez nie i swoją osobowość. Projektowanie sukienek wzięło się stąd, że zawsze chcę być oryginalna i no, że to zaprojektuję sama sukienkę, to będzie niepowtarzalna i nikt jej nie będzie miał. Na studiówkę zaprojektowałam białą suknię, na rączka z cekinami i tutaj maszkiniami na kościół. Sesje zdjęciowe to nie jest nic dla mnie nowego, ale tutaj są profesjonalne i czuję się z tym bardzo dobrze, bo mogę się dowartościować i poznać wielu nowych ludzi. Dziękujemy bardzo serdecznie za prezentację. Drodzy Państwo, mąż pani Elżbiety jest tutaj gdzieś na naszej widowni. Wstał i bił brawo na stojąco, jak pani Elżbieta zaprezentowała się tutaj osobiście w sukni ślubnej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie męża. Proszę o wielkie brawa. Gratulujemy żony, naprawdę piękna. Drodzy Państwo, a my już możemy teraz Państwu zdradzić, że za kulisami trwają ostatnie przygotowania do kolejnego pokazu. Tym razem będą to suknie wieczorowe. Będzie dostojna muzyka, będzie bardzo, bardzo wieczorowo, ale zanim to nastąpi, mam dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę. Niespodziankę w wykonaniu mistrzów Europy. Można tu już powiedzieć śmiało, że za momencik pojawi się na scenie najstarsza grupa zespołu Trans, która współpracuje na co dzień z najwybitniejszym, mogę powiedzieć osobiście, ponieważ też sama z nim pracowałam w Teatrze Muzycznym jako aktorka musicalowa, z Jarosławem Stańko. To jest człowiek, który absolutnie kocha taniec i oddaje całe serce dla tańca. Zaraz zobaczycie Państwo właśnie to tutaj również na scenie. A najstarsza grupa zespołu Trans miała dzięki właśnie choreografowi okazję występować w filmie Córki
dancingu, a także podczas ceremonii otwarcia i wszystkich ceremonii przedmeczowych Euro 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie. A w 2016 roku wywalczyli Mistrzostwo Europy i Świata w tańcu artystycznym w Czechach. Nagrodźmy ich wielkimi brawami. Przed Państwem zespół Trans! Mistrzowie Europy i świata, zespół Trans, wielkie brawa! Dziękujemy bardzo serdecznie.
Drodzy Państwo, cały czas trwa wybór Miss Polski na wózku. Przed nami ostatnia prezentacja kandydatek. Za momencik dowiemy się, która z nich jest nazywana na przykład akumulatorkiem, albo która z nich jest na urlopie podczas tegorocznego wyboru Miss Polski na wózku, która traktuje to jako urlop, albo na przykład, która z nich ma tysiące pomysłów na minutę. To już za chwilę, a ja już teraz Państwa ponaglam, aby wybrać tą jedyną, ponieważ dokładnie po prezentacji będziemy zbierać Państwa kupony, więc ostatni czas, aby zadecydować, która z nich jest najpiękniejsza zdaniem Państwa. Zapraszamy na prezentację. Violetta Czyj, 20 lat, z Kosiny. Cały czas szukam jeszcze swojej pasji, jestem dosyć roztrzepaną osobą i mam tysiące pomysłów na minutę. Aktualnie zajmuję się projektowaniem ubrań i ich szyciem. Do konkursu zgłosiłam się, aby przeżyć przygodę życia. Dziewczyny, które są również finalistkami, są przemega sympatyczne. Bardzo mi się tutaj podoba i myślę, że nigdy nie będę żałowała tej decyzji. Nigdy wcześniej nie miałam tak profesjonalnych sesji zdjęciowych, jednak czuję, że to jest moje miejsce, bardzo mi się to podoba. Chciałabym, żeby takich sytuacji i sesji zdjęciowych było jak najwięcej. Emilia Kroc, 22 lata, Poznań. Konkurs Miss jest dla mnie czymś zupełnie nowym, ponieważ na co dzień jestem związana ze światem nauki, a dokładniej ze światem inżynierii. Studiuję inżynierię biomedyczną na Politechnice Poznańskiej po to, żeby pomagać osobom w podobnej sytuacji życiowej jak ja, czyli na wózkach, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, bo kto ma znać te osoby lepiej niż ja. Ten element to nakrętka z warsztatu mojego dziadka, z której zrobiłam wiroloczek po to, żebym za każdym razem, gdy na niego spojrzę, przypominała sobie o tym, jaka jest moja życiowa ścieżka i do czego mam zmierzać. Tutaj są zdjęcia czterech najważniejszych istot w moim życiu. Mojej mamy, mojej siostry, mojego ukochanego chłopaka, a także mojego psa, który jest moim psem asystującym i którego sama wyszkoliłam. Są to wyjątkowe osoby, na które zawsze mogę liczyć. Violetta Węckowska, 24 lata, z Kawina. Studiuję psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz pracuję jako specjalista do spraw reklamy i PR-u w Fundacji Hipoterapia na rzecz rehabilitacji osób pełnosprawnych. Prywatnie znajomi mówią, że jestem jak akumulatorek, który ładuje ich pozytywną energią, dlatego czuję się tutaj świetnie i to malowanie i kamery, i aparaty, i sesja, i gala finałowa, kiedy mam nadzieję, że wyjadę i zobaczę moje przyjaciółki, które mi obiecały, że będą z pomponami i z wielkim transparentem mi kibicować, a ja wyjadę i się do nich uśmiechnę. Iwona Decel, Reda, 29 lat. Przyjechałam tutaj na mój wymarzony urlop. Wszyscy mnie malują, zajmują się mną, pielęgnują, robią włosy i fotografują, także czuję się jak księżniczka. A że od półtorej roku nie miałam urlopu, ponieważ mam córeczkę, rok i 4 miesiące. Zresztą jest tutaj na widowni, możemy jej pomachać. Tatuś dzielnie się cały tydzień zajmował i przetrwał. Teraz wie, co to znaczy opieka ciągła nad takim małym urlopem. No, drodzy Państwo, macie naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Należy już podjąć decyzję. To jest ten czas, to jest ten moment. W ostatniej chwili można jeszcze napisać na kuponie numer kandydatki, a my w tej chwili zbieramy Państwa kupony. W tej chwili wśród publiczności będą krążyć wolontariusze, którzy będą zbierać Państwa głosy. Przypominam, dzięki Państwu będziemy wiedzieć, która z kandydatek otrzyma tytuł Miss Publiczności 2016. Kto już ten kupon ma, może wrzucać do specjalnych toreb. Właśnie w tej chwili wolontariusze ruszyli
wśród Państwa. Drodzy Państwo, to jest już ostatnia prezentacja, która była przed chwilą taka indywidualna, a teraz czas na obiecaną prezentację w sukniach wieczorowych. Dziewczyny już zdenerwowane, przygotowane, przepięknie wyglądające. Ja już je widziałam. Za momencik Państwo też będą mogli je podziwiać. Przywitajmy każdą z nich gorącymi brawami, a będą to suknie wieczorowe oczywiście projektu Violi Piekut. Wielkie brawa. Thank you.
daje najpierw do ręki, do jej nogi. Szanowni Państwo, to 12 kandydatek na Miss Polski na wózku 2016. Wielkie brawa! Tak jest, fankluby mogą cały czas dopingować swoje kandydatki. Drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiejsza impreza jest również inauguracją imprezy, która odbędzie się w roku przyszłym. To właśnie ta niespodzianka, którą już powolutku zdradził na początku pan prezydent. Drodzy Państwo, ale więcej szczegółów zdradzi nam Katarzyna Wojtaszek, Fundacja Jedyna Taka, Jakub Bogusz, Sunrise Medical i Karolina Malczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw równego traktowania. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na scenę, a dowiemy się więcej szczegółów na temat Miss Świata na wózku 2017. Pani Karolino, prosimy o zabranie głosu. Witam Państwa ponownie. Jest mi bardzo miło pojawić się na scenie właśnie w tym szczególnym momencie dla naszej fundacji, jak i myślę, że dla wielu osób z niepełnosprawnością, dziewczyn, które startują w naszych konkursach. Dzisiejszy dniem jest dlatego szczególnym, iż chcemy otworzyć projekt Miss Świata na wózkach. Spędziliśmy bardzo dużo czasu podczas tego warsztatu, kadra i pracownicy, na przygotowaniu materiałów w wersji papierowej, wideo i fotograficznej. Chcemy dać gotowe narzędzia innym sąsiadom z naszych, sąsiadom, o których taki konkurs się nie odbył. Ponadto główną ideą tego konkursu, oprócz wyłonienia najpiękniejszej kobiety poruszającej się za pomocą wózka na świecie, jest przepływ komunikacji, wymiana dobrych praktyk oraz promocja Polski na arenie międzynarodowej. Już od dzisiaj działa nasza strona misswheelchairworld.com, gdzie wszyscy nasi sąsiedzi, tak jak wspominałam, mogą pobrać gotowe narzędzia, aby zorganizować zgrupowanie miss w swoim kraju. Robimy to po to, gdyż w Europie u naszych sąsiadów jest takich konkursów bardzo mało. Konkurs ten nie odbyłby się oczywiście, gdyby nie partnerzy i zaangażowanie ludzi, którzy podchwycili od nas tego bakcyla z konkursami pięknych kobiet. Więc dziękujemy miastu, dziękujemy Quickowi, Sot Janiszewski, nowej scenie panu Gerardowi, który zadeklarował pomoc w organizacji i podzieleniu się wiedzą takiego konkursu, misterom i miskom chodzącym, którzy sprawiają, iż tegoroczna edycja konkursu po prostu była pięknem bez barier. I to jest hasło przewodnie. Mocno wierzę, że marketing szeptany ma swoją moc, ale nie wyszepczę, a powiem głośno. Szukamy partnerów do tego projektu i mamy nadzieję, że wśród Państwa znajdziemy sympatyków. Już zaraz po zakończeniu gali Miss Polski zabieramy się za organizację Miss Świata na wózku, które chcemy zorganizować na jesieni 2017 wspólnie z partnerami. Dziękujemy bardzo. Pani Katarzyna Wojtaszek, dziękujemy bardzo. A teraz Karolina Malczyk, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw równego traktowania. Rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziała, ten bakcyl również zaraził i miasto. Miasto, które jest otwarte, przyjazne i chce zaprosić cały świat do pięknego miasta z tradycją, ale również patrzącego w przyszłość. Chcemy razem z Fundacją Jedyna Taka oraz tymi, którym bliska jest idea integracji, pokazać, że Polska także może dawać dobry przykład, a wszystko zaczyna się w Warszawie.
Szanowni Państwo, dla mnie również jest to niezmiernie miła chwila być tutaj i to nie tylko ze względu na to, że dzisiaj są kolejne wybory Miss Polski na wózku, ale właśnie dlatego, że możemy wspólnie z Fundacją Jedyna Taka otworzyć to wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wybory Miss Świata na wózku. Z Fundacją współpracujemy jako firma od samego początku, ponad 3 lata. Byliśmy obecni na wszystkich konkursach jako partner. Nie może nas zabraknąć również na tym zdecydowanie większym wydarzeniu. Jako firma oferujemy nasze produkty w ponad 130 krajach. Wiemy, czego potrzebują nasi użytkownicy pochodzący z różnych kultur. Dlatego jestem przekonany, że doświadczenie Fundacji Jedyna Taka, a także nasza wiedza i doświadczenie przyczynią się do stworzenia wyjątkowego wydarzenia dla Państwa. Jakub Bogusz, dziękujemy bardzo serdecznie za zabranie głosu. Dziękujemy Państwu za przybliżenie tematu Miss Świata 2017, Miss Świata na wózku. Dziękujemy bardzo gorąco. Drodzy Państwo, my oczywiście już teraz nawiązaliśmy kontakt z Miss na wózku z różnych krajów, między innymi z Indii i Stanów Zjednoczonych. Specjalnie dla Was mamy odpowiedzi już na ten temat. Proszę posłuchać. Namaskar. I'm Dr. Raj Lakshmi SJ, a dental specialist by profession from a beautiful country, India. Hi, I'm Jennifer Lynn Adams, and I live in Miami, Florida, in the United States of America, and I hold the title of Miss Wheelchair America 2014. I'm Shriya Bhargav, Miss Wheelchair India 2015. Come to my interest, I like driving my customized car for long drives, swimming, painting, dancing, interior designing, movies, and I'm a travel freak. I want to participate in the Miss Wheelchair World competition because it would provide an opportunity for me to demonstrate to the world that people with extra abilities are strong, prosperous, empowered, beautiful individuals. Miss Wheelchair World is a great platform to represent people with disabilities, proving the world that there is no limits, no barriers to disability. And the most important thing about this Miss Wheelchair World is that it's going to bring a high-profile diversity in the pageantry culture, and I would be very glad to take part in this international beauty pageant to represent India on behalf of lakhs of disabled people to redefine beauty, because there's no one standard of beauty and it comes in all forms. I think it is very fitting that the first Miss Wheelchair World competition is being held in the city of Warsaw, Poland, because just like Warsaw, the community of extra-abled people globally have overcome adversities, and we are showing the world that we too can thrive. Szanowni Państwo, ambasadorkami projektu Miss Wheelchair World, czyli Miss Świata na wózku, będą 3 laureatki konkursów z lat 2013, 14 i 15. One są dzisiaj z nami. Everybody got the reason, everybody got the way. Witamy Olgę Finiałkowską, Miss Polski na wózku 2013, Julię Torle, Miss Polski na wózku 2014 i Kasię Kozią, Miss Polski na wózku 2015. Dziewczyny, powiedzcie nam, dlaczego w ogóle warto organizować Miss Świata tutaj w Warszawie, tutaj w Polsce? Myślę, że ten projekt będzie świetnym takim przykładem pokazania, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem, a kobiety poruszające się na wózku na całym świecie również są piękne, mogą się podobać, no bo przecież piękno nie ma barw. A co może się podobać dziewczynom z całego świata w Warszawie? Warszawy. Co prawda ja nie jestem z Warszawy, ale z tego, co zdążyłam zauważyć, to większość Warszawy jest dostosowana dla osób na wózku i to się naprawdę ceni. Polska... Wielkie brawa. Dziękuję. Polska gościnność na pewno im się spodoba i myślę, że miło będą wspominać pobyt w Polsce dziewczyny.
Drodzy Państwo, ja jeszcze zapytam ostatnią naszą miss. Brałyście udział w projekcie filmowym z Rafałem Maślakiem, misterem. Jak było? Zdradźcie chociaż tutaj kulisy. Znaczy, to była moja pierwsza przygoda z kamerą, więc czułam się na początku nieswojo. Jednak trzeba było odgrywać rolę z całkiem obcą mi osobą. Jednak atmosfera była tak świetna, że po chwili zaczęliśmy po prostu swobodnie odgrywać swoje role, dogrywając się. I myślę, że efekt się spodoba. No właśnie, też taką mamy nadzieję. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Szanowni Państwo, oczywiście mamy nieoficjalne informacje, że wersja oficjalna, ostateczna wersja filmu jeszcze nie została opublikowana, ale my z dedykacją dla Państwa zdradzimy teraz kulisy, jak ten film będzie wyglądać. Drodzy Państwo, będzie się działo. Miss Świata na wózku 2017 już w przyszłej jesieni, a my teraz mamy nadzieję, że Państwu podobają się nasze kandydatki i właśnie Miss Polski na wózku 2016. Trwa przed Państwem prezentacja raz jeszcze naszych wspaniałych kandydatek, tym razem indywidualnie, ponieważ każda z nich, drodzy Państwo, chce błyszczeć, chce udowodnić, że niepełnosprawność nie przeszkadza w spełnianiu marzeń. Specjalnie dla Państwa raz jeszcze nasze kandydatki w strojach wieczorowych, w pięknych sukniach wieczorowych Violi Piekut. Rozpoczynamy pokaz. Z numerem 1 Patrycja Wójciak, lat 20, Tomaszów Mazowiecki. I gorącymi brawami przywitajmy Adriannę Zawadzińską, Malbork, lat 26. Z numerem 3 wjeżdża na scenę Anna Płoszyńska, lat 18, Wartkowice. Z numerem 4 z Wierzbic przyjechała do nas Paula Nolbert, lat 21. Widzimy Paulinę Narożnik, lat 19, z Radomia. Przywitajmy gorącymi brawami Karolinę Wyrwicz z Łodzi, lat 19.
A teraz czas na dziewczynę z Augustowa, Elżbieta Zarzecka, lat 48. Wielkie brawa! Z numerem 8 na scenę wkracza Agata Cybuchowska, lat 20, Włocławek. Kandydatka numer 9, Violetta Cheat, Kosina, lat 20. I poznanianka Emilia Krok, lat 22. Wielkie brawa! Z numerem 11 Violeta Więckowska, lat 24. Skawina! Całość prezentacji zamyka Iwona Necel z numerem 12, Reda, lat 29. I oto jeszcze raz, przed Wami 12 kandydatek walczących o tytuł Miss Polski na wózku 2016. Gorące, gorące brawa! Szanowni Państwo, to był ostatni pokaz. Już niebawem dowiemy się, która z tych przepięknych pań, ale naprawdę będzie trudny wybór. Ja nie zazdroszczę jury, muszę Państwu przyznać. Państwo już wybrali, zebraliśmy już kupony i już w tej chwili będziemy podsumowywać, która z pań będzie miss publiczności. A my teraz, drodzy Państwo, trzymamy Was w niepewności. Emocje rosną, emocje wręcz sięgają zenitu i to najwyższy czas i jedyna okazja, aby podziękować wszystkim tym, bez których dzisiejszy wieczór by się po prostu nie odbył. Drodzy Państwo, w imieniu organizatora Fundacji Jedyna Taka podziękowania przekaże pani Marta Hełchowska. Poproszę o wielkie brawa dla wszystkich ludzi, którzy ofiarowali swoją pomoc. Pani Marto, zapraszamy do nas na scenę. Szanowni Państwo, a my również zapraszamy na scenę przedstawicieli współorganizatorów. Urząd Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczna Estrada, Bemowskie Centrum Kultury. Zapraszamy do nas na scenę. Prosimy partnerów fundacji Quiki, Sąd Paweł Janiszewski, Mejra, Dobry Projekt. Zapraszamy do nas na scenę. Prosimy również na scenę partnerów konkursu. Douglas w czasie wyborów Miss Polski na wózku 2016 makijaże zapewniła właśnie ta firma. W czasie wyborów Miss Polski również stroje zapewniła Viola Piekut. Violu, zapraszamy do nas. Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. Rehabilitacja Specjalistyczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej, Kwiaciarnia Internetowa Flora Queen,
Fundacja Akademia Integracji, Praca, Edukacja, Sport, Centrum Wózków Inwalidzkich CWI, Asdon, spółka z o.o., Striker, Profemet Medycyna Estetyczna, GTM Mobil, Akademia Berendowicz i Kublin, Warszawa, Tamka 49, Pneumat, Europejski Festiwal Filmowy, Integracja Ty i Ja, Willa Widokowa Wojnar, Ladies Place, superosłony.pl, Missland Miss Polski, Skydive Warszawa, Kancelaria Prawniczo-Brokerska Adversum spółka z o.o., Sound and Visual Creative Studio oraz EGIO Film. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli. Wręczamy pamiątkowe statuetki. Prosimy o gorące, wielkie brawa, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, to są ludzie, bez których ten konkurs by się nie odbył. Proponuję naprawdę nagrodzić ich gorącymi, gromkimi brawami. Drogie kandydatki, prosimy, abyście przesunęły się do przodu, ponieważ zrobimy sobie teraz pamiątkowe zdjęcie naszych zacnych gości. Prosimy, aby też ustawili się na środku sceny. I to jest czas dla fotoreporterów. To jest chwila, aby uwiecznić w tej chwili i kandydatki, i wszystkich zacnych gości i organizatorów. Wielkie i gorące brawa, drodzy Państwo. Raz jeszcze, poproszę. Ostatnie kilka sekund, można jeszcze robić zdjęcia za momencik. Wielki finał. Drodzy partnerzy, drodzy organizatorzy i współorganizatorzy, dziękujemy bardzo serdecznie. A my powolutku przygotowujemy się do finału. Przechodzimy do najważniejszej części naszej gali. Drodzy Państwo, będzie się działo. Drogie panie, jak mówiłam na początku, korona jest tylko jedna, ale dla mnie oczywiście wszystkie jesteście zwyciężczyniami. Już teraz gratuluję każdej z was udziału w tym finale. A my już teraz możemy powiedzieć, że organizatorzy i partnerzy dla was wszystkich mają następujące nagrody. Prezenty kosmetyczne od Douglas Perfumerie Polska. Kwiaty dla wszystkich finalistek zapewniła Flora Queen, międzynarodowa kwiaciarnia. Obrazy do samodzielnego malowania Art Mineto. Sukienki od Fundacja Jedyna Taka i upominki od Miasta Stołecznego Warszawa. Czy jesteście gotowe na werdykt? Ojejku, proszę Państwa, to się czuje tutaj w powietrzu. Emocje naprawdę sięgają zenitu. No to co? Jedziemy? Jedziemy. Drodzy Państwo, czas na finał. Zapraszam na scenę panią Elżbietę Gozdecką i Bogumiłę Siedlecką-Goślicką z Profemet Medycyna Estetyczna, która ogłosi pierwszy tytuł dzisiejszego wieczoru i wręczy nagrodę. Voucher o wartości 5000 zł na zabiegi. Pani Elu, prosimy. Prosimy na środek. Prosimy na środek, prosimy również, tak jest, już jest voucher. Zapraszamy panie na środeczek, tak? To jest bardzo ważny moment, to jest pierwszy tytuł, który wręczymy za chwileczkę. Poprosimy o werdykt. Jeszcze czekam tylko na szarfę. Za chwileczkę wejdzie nasz wolontariusz z szarfą, więc jak tylko usłyszymy wynik, werdykt, już jest szarfa gotowa. Proszę Państwa, wszystkie kandydatki były przeurocze, wspaniałe, piękne, cudowne. Niestety takie są reguły, że wybrać możemy tylko jedną. I nagroda specjalna, tytuł Miss Profemed Medycyna Estetyczna wędruje do Adriany. Numer 2! Adrianna Zawadzińska!
26 lat, Malbork, wielkie brawa, gratulujemy. Ada, wyjdź na środek, pokaż się, to jest pierwsza nagrodzona kandydatka. Malbork górą, tak jest, można pić brawa, drodzy Państwo. Pierwszy tytuł, pierwsza szarfa. I pierwszy diadem. Panie Elu, dziękujemy i teraz prosimy oczywiście o chwilę, tak jest, dla naszej kandydatki, która wygrała. Słuchamy. Chciałam bardzo podziękować. Tutaj ten wieczór, znaczy dzień, który miałyśmy spędzić, to było po prostu coś fantastycznego. Jesteśmy rzeźkie, piękne i nie tylko od zewnątrz, ale właśnie od wewnątrz, bo właścicielka jest po prostu fantastyczna. Dlatego dziękujemy bardzo w moim i dziewczyn imieniu. Ja dziękuję i oddaję głos już prowadzącej. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, przed nami naprawdę w tej chwili największa chwila z emocjami. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej miss. Miss Mediów Społecznościowych. Taki tytuł w tej chwili nadamy. Nasza kandydatka otrzyma skok ze spadochronu od Sot Janiszewski, fotoksiążk od AB Foto, cykl sesji z coachem kariery od Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała. To są nagrody dla tej miss. A Miss Mediów Społecznościowych 2016 została Agata Cybuchowska! Agata Cybuchowska, wielkie brawa, numer 8, kandydatka numer 8. Z pięknym uśmiechem, z przepięknie błyszczącym diademem i oczywiście z kwiatami w dłoni i z nagrodą. Gratulujemy serdecznie. Wielkie brawa, drodzy Państwo! A teraz pytanie, która z tych kandydatek najbardziej spodobała się fotografom, naszym paparazzi? Miss Foto 2016 otrzyma za chwilę sesję zdjęciową od Fundacji Jedyna Taka, fotoksiążkę od AB Foto, trzydniowy pobyt z osobą towarzyszącą w ośrodku Max w Jarnołtówku, cykl sesji z coachem kariery, doradcą zawodowym obejmujący kreowanie drogi zawodowej i wsparcie w budowaniu wizerunku od Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała. Drodzy Państwo, uwaga, uwaga, wszemi wobec ogłaszam, że Miss Foto 2016 została Adrianna Zawadzińska! Druga szarfa, zapraszamy na środek. Ada, gratulujemy. Drugi tytuł, druga szarfa i drugi diadem. Miss Foto 2016. Wielkie brawa, drodzy Państwo. A teraz czas na Miss Popularności. Miss Popularności 2016 otrzyma poduszkę przeciwodleżynową od Pneumat, fotoksiążkę od AB Foto, trzydniowy pobyt z osobą towarzyszącą w ośrodku Max w Jarnołtówku i cykl sesji z coachem kariery od Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, Miss Popularności 2016 została Elżbieta Zarzecka!
Drodzy Państwo, zobaczcie fan klub, zobaczcie całą rodzinę i znajomych po mojej prawej, a Państwa lewej stronie. Oni skaczą z radości, nie tylko klaszczą. Panie Elżbieto, gratulujemy serdecznie. Miss Popularności 2016, Elżbieta Zarzecka, kandydatka numer 7. Drodzy Państwo, teraz czas na Państwa werdykt. Uwaga, uwaga, Miss Publiczności otrzyma wózek GTM Mobile Technology, książkę Foto od A, B Foto, cykl sesji z coachem kariery od Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło ogłosić, że Miss Publiczności 2016 została Adrianna Zawadzińska! Adrianna Zawadzińska, trzecia szarfa. Ja nie wiem, gdzie ten trzeci jeszcze się zmieści chyba ten trzeci diadem na głowie. Ależ błyszczy ta kobieta, coś pięknego. Proszę o wielkie brawa, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ogłosiliśmy już wszystkie tytuły komplementarne, a teraz czas na podium. Już za chwilę. Jeszcze wręczamy oczywiście nagrody, kwiaty. Tak, tak, tak. Ada już nie wie, gdzie trzymać te kwiaty, gdzie trzymać nagrody, ale to się da, to się da. Można jeszcze nagrodzić ją gorącymi brawami, drodzy Państwo. Absolutnie. Adrianna Zawadzińska. Trzykrotnie nagrodzona już teraz, ale teraz, drodzy Państwo, emocje już naprawdę sięgną zenitu. Za chwilkę poznamy nazwisko drugiej, pierwszej wicemis Polski na wózku, no i oczywiście tę najpiękniejszą. Uwaga, uwaga, trzecia wice, druga, przepraszam, aż mi tutaj, proszę Państwa, wszystko się już w oczach plącze. Druga wicemis Polski 2016 otrzyma tygodniowy pobyt z osobą towarzyszącą od Willa Widokowa Wojnar. Fotoksiążkę od AB Foto. Trzydniowy pobyt z osobą towarzyszącą w ośrodku Max w Jarnołtówku. Drugą wicemis Polski na wózku 2016 została... Anna Płoszyńska! Ania pochodzi z Wartkowic, ma 18 lat. Wzruszenie na pewno odebrało jej mowę, a w tej chwili właśnie jest koronowana. Wielkie brawa! Druga wicemis otrzymuje w tej chwili piękne kwiaty i nagrodę. Drodzy Państwo, jak tam? Trzymacie się, bo przechodzimy naprawdę do ścisłego finału. Przed Państwem werdykt. Pierwsza wicemis Polski. Pierwsza wicemis Polski 2016 otrzyma wózek MTB od partnera fundacji MDH. Trzydniowy pobyt z osobą towarzyszącą od Willa Widokowa Wojnar oraz książkę, fotoksiążkę od AB Foto. Drodzy Państwo, pierwszą wicemis 2016 zostaje Patrycja Wójcik! Wielkie brawa! Tomaszów Mazowiecki, lat 20, kandydatka numer 1. Piękna szarfa i oczywiście diadem na skroń. I oczywiście kwiaty. Proszę Państwa, to jest moment, kiedy naprawdę można cały czas bić brawo, można mi przerywać. Absolutnie, to jest ten moment. Wielkie brawa dla wspaniałych naszych dziewczyn, wzruszonych. Ach!
A przed nami najważniejszy moment dzisiejszej gali finałowej. Uwaga, uwaga! Zapraszam na scenę ustępującą Miss Polski na wózku Katarzynę Kozioł. Zapraszam do koronacji również prezesa Fundacji Jedyna Taka, Katarzynę Wojtaszek i zastępcę prezydenta miasta Warszawy, pana Jarosława Jóźwiaka. Ja chciałam tylko krótko powiedzieć, że gratuluję wszystkim dziewczynom i z niecierpliwością czekamy na główny werdykt. Dziękujemy Państwu za to, że byli Państwo z nami. Ja również serdecznie gratuluję wszystkim dziewczynom i też czekam na werdykt, żeby nie przedłużać, bo wszyscy czekamy w dużym napięciu. Zamieniamy się w słuch. Drodzy Państwo, no to ja oczywiście podbiję te napięcie, no bo wiadomo, że mam do tego prawo, więc uwaga, uwaga, Miss Polski oczywiście otrzyma koronę i będzie miała ten tytuł, ale zanim to nastąpi, jeszcze przeczytam, co otrzyma, jakie nagrody otrzyma Miss Polski na wózku 2016. Wózek Quickie od partnera Fundacji Sunrise Medical, dostawkę do wózka od firmy Striker, tygodniowy pobyt z osobą towarzyszącą od Willa Widokowa Wojnar, oprzyrządowanie do samochodu o wartości 6000 zł od Asdon, skok ze spadochronem od Skydive Warszawa, tygodniowy pobyt z osobą towarzyszącą od uzdrowisko na Łęczów. Uzdrowisko Kamień Pomorski funduje 4-dniowy pobyt wraz z osobą towarzyszącą w luksusowym obiekcie Mieszko 2, połączony z programem reedukacji chodu na egzoszkielecie lub lokomacie oraz sesję fotograficzną, a także suknie od Agnieszki Jaworskiej. Uwaga, uwaga! Miss Polski na wózku 2016 została Adrianna Zawadzińska! Ada, prosimy Cię na środek! Niewiarygodne! Niewiarygodne, tak pokazuje mimika twarzy Ady. Drodzy Państwo, najpiękniejsza z najpiękniejszych. Chociaż muszę powiedzieć, że wszystkie panie, wszystkie kandydatki są przepiękne. I to, że są z nami, że są w finale, to już jest naprawdę najwyższa możliwość, jaka mogła być właśnie tutaj, w dniu dzisiejszym. Wielkie brawa, drodzy Państwo, Miss Polski na wózku 2016, Adrianna Zawadzińska. To ona będzie reprezentować Polskę na Miss Świata. Drodzy Państwo, w tej chwili wszystkie kandydatki otrzymują upominki od miasta stołecznego Warszawy, a także prezenty kosmetyczne od Douglas, które wręcza pani Beata Madeja i pani Malwina Sobutka-Szlachcic. Otrzymują wszystkie panie oczywiście piękne kwiaty od Flora Queen, kwiaciarnia międzynarodowa. Wielkie brawa, drodzy Państwo! To jest finał finałów, to są te najpiękniejsze! I oczywiście to jest chwila dla fotoreporterów. Można robić zdjęcia, można uwieczniać ten przepiękny moment. Podjedźcie, dziewczyny, bliżej. Tak jest, żeby było przepiękne zdjęcie pamiątkowe. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Prosimy również o kwiaty. I o deszcz braw, drodzy Państwo. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, ja oczywiście podchodzę do naszej Miss Polski na wózku. Ada, jak się czujesz? Powiedz. O Jezu, brak mi słów, ale bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Zwłaszcza dziewczynom gratuluję, bo są naprawdę fantastyczne. I po prostu w
tym okrzyku zawiera się wszystko, drodzy Państwo. Wielkie brawa dla naszych kandydatek. Wielkie brawa dla Państwa, że są Państwo z nami. Oczywiście dziękujemy i mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, że niepełnosprawność nie jest żadną barierą i przeszkodą, aby być pięknym, aby czuć się kochanym i aby czuć się właśnie tutaj najważniejszym na scenie. W tej chwili wszystkie Panie otrzymały prezenty, nagrody, kwiaty, a my bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I do miłego zobaczenia. Proszę o wielkie brawa raz jeszcze na zakończenie dla wszystkich naszych pań. Dziękujemy bardzo gorąco. No i oczywiście zapraszamy na kolejną edycję Miss Polski, a w przyszłym roku na Miss Świata 2017. Dziękujemy Państwu bardzo gorąco. Drodzy Państwo, korona spada z głowy z wrażenia naszej Miss Polski. Szanowni Państwo, gala dobiegła końca, teraz już można absolutnie robić zdjęcia, uwieczniać i oczywiście być razem z nami, uczestniczyć w tym przepięknym finale. Witamy serdecznie Miss Polski 2015, która również zaszczyciła nas swoją obecnością. Zapraszamy również jurorów do wspólnego zdjęcia, zapraszamy bardzo gorąco. Zapraszamy reżysera również na zdjęcie pamiątkowe. Dziękujemy bardzo serdecznie. Nasi fotoreporterzy są nienasyceni, drodzy Państwo. To jest ten moment. Możemy jeszcze cały czas tu być. Absolutnie. Gratulujemy dziewczynom. I mamy nadzieję do zobaczenia, drodzy Państwo, na kolejnych galach. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo gorąco, drodzy Państwo. To już jest ostateczny koniec. Tak jest chwili dla fotoreporterów. Można oczywiście jeszcze raz nagrodzić nasze kandydatki, nasze finalistki wielkimi brawami. Dziękujemy. Tak jest. Można im tak też dawać hołdy. Absolutnie. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnych galach. Dziękujemy bardzo serdecznie. Aleksandra Kostka, kłaniam się nisko.